Tu program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22. W tej godzinie przed 22 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Walka o wszystko, rok 1920, kolejny rok wojny polsko-bolszewickiej i obronionej niepodległości Rzeczpospolitej. O tym w 31. odsłonie historii żywej poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. Brytyjski polityk i dyplomata Edgar Dabenon uznał bitwę warszawską stoczoną w dniach od 13 do 25 sierpnia 1920 roku za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. Z kolei przywódca Czerwonej Rosji Włodzimierz Lenin ocenił, że była ogromną porażką bolszewików. Ale Armia Czerwona została przyparta do muru nie w bitwie warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą, a dopiero w bitwie niemeńskiej w końcu września. To zwycięstwo Polski, która odrodziła się po wyniszczającej wielkiej wojnie, nie było takie oczywiste. Dla nas wojna wciąż trwała, nie zakończyła się w 1918 roku. Musieliśmy wywalczyć naszą wschodnią granicę, której nie określił traktat pokojowy. I to walczyć w sytuacji wojny domowej bolszewików z obrońcami Imperium Rosyjskiego. Wiosną 1920 roku dyplomacja sowiecka, z którą od kilku miesięcy przedstawiciele naczelnika państwa prowadzili tajne, poufne rozmowy, złożyła Polsce ofertę pokojową. Dlaczego Piłsudski jej nie przyjął i nie uniknął rozlewu krwi w następnych miesiącach, aż do października? Czy Lenin oferował Rzeczpospolitej coś innego niż sowietyzację? Dlaczego rok 1920 przyniósł nam walkę o wszystko? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Postrzegamy rok 1920 przez to hasłowe sformułowanie Cudu nad Wisłą, sierpniowej wiktorii, ale przecież miesiące poprzedzające ten sierpień były równie gorące, równie niepokojące, równie trudne dla Polski, no i dla naczelnika państwa, panie profesorze. No niewątpliwie ten rok był, nawiązując do poprzedniej naszej audycji, rokiem szczególnie poważnej próby, od której wyniku zależało samo istnienie Polski niepodległej. Nie tylko w 20 roku, ale myślę, że w 20 wieku nie byłoby Polski dzisiaj, gdyby tamtej próby społeczeństwo polskie, wojsko polskie, przywódcy polityczni państwa polskiego nie zdali pomyślnie. Ta próba została narzucona z zewnątrz przez decyzję polityczno-ideologiczną, jaką podjęło kierownictwo sowieckie, zgodnie z trwałą wytyczną zawartą w programie pierwszego państwa komunistycznego na świecie. I samo to już określenie pierwsze państwo komunistyczne na świecie wskazuje cel tej wytycznej. Pierwsze, to znaczy takie, od którego trzeba zacząć podbój reszty. Muszą być następne, musi się rozwijać to centrum, ekspandować, ażeby zapewnić triumf ideologii, która ma być ideologią uniwersalną, która jest ideologią uniwersalną, a nie ograniczoną tylko do jednego kraju, zwłaszcza do rosyjskiego, bo przecież ta ideologia nie zrodziła się w Rosji, tylko w Niemczech. Karol Marx przecież był jej twórcą, a nie Włodzimierz Lenin. Otóż ta ideologiczna podstawa decyzji kierownictwa sowieckiego, by po już faktycznie rozstrzygniętej wojnie domowej, kiedy biali zostali zepchnięci tylko do Półwyspu Krymskiego, tam dowództwo naczelne po Denikinie przejął energiczny, zdolny i rozsądny, w odróżnieniu od swojego poprzednika, dowódca generał Piotr Wrangel. Otóż bolszewicy nie musieli rezerwować jakichś szczególnie dużych sił na
powstrzymywanie ewentualnej kontrrewolucyjnej rekonkwisty, która by z Krymu wychodziła. Dysponowali setki razy większym terytorium, setki razy większymi zasobami ludzkimi, finansowymi, ekonomicznymi od Półwyspu z bardzo wąskim przesmykiem kerczeńskim na Krymie, gdzie te resztki Białej Rosji jeszcze istniały. A więc bolszewicy mogli myśleć o powrocie do podstawowego celu swojego działania. Oni nie mieli być tylko gospodarzami Rosji, oni mieli zdobyć świata, w każdym razie Europę. I oczywiście nie zamierzali rzucać się z motyką na słońce. Lenin był do szpiku kości pragmatykiem. Miał w sobie świadomość, jak to się mówiło językiem komunistów, rewolucyjną, świadomość obowiązku wobec pewnego celu strategicznego rewolucji światowej, ale jednocześnie gospodarował siłami tak, jak nakazywał mu to instynkt samozachowawczy, instynkt kogoś, dla którego najważniejsza jest władza. Maksymalna władza na maksymalnie dużym obszarze. Ta zasada sprawiała, że po zwycięskiej wojnie domowej Lenin brał także pod uwagę kwestię umocnienia wewnętrznego tej władzy sowieckiej w samej Rosji. I stąd narady prowadzone w kierownictwie bolszewickim na przełomie 19 i 20 roku, podkreślające potrzebę skupienia na wysiłku ekonomicznym, wyciągnięciu kraju ze straszliwego kryzysu, w którym pogrążył go tak zwany komunizm wojenny, czyli przymusowa grabież właściwie wsi rosyjskiej, powodująca głód. Przypomnę, że ta zima 19 na 20 rok była w miastach rosyjskich katastrofą cywilizacyjną znacznie większą od tego, co dzisiaj, czy w każdym razie tej zimy 22 na 23 rok narzuciła wielu miastom ukraińskim ofensywa rosyjska. Nie było światła, nie było jedzenia, nie było opału. Miliony ludzi głodowały, marzły, zamarzały na śmierć, ogrzewając się za pomocą palonych w całości księgozbiorów, zabytkowych mebli. Mówię o sytuacji w Moskwie czy w Piotrogrodzie ówczesnym. To były strasznie trudne warunki, a więc niewątpliwie mieli bolszewicy o czym myśleć, nie tylko o podboju świata w tym momencie. Ale to była druga, ważniejsza składowa tej refleksji bolszewickiej, jaką możemy odczytać z protokołów narad ówczesnego kierownictwa sowieckiego. Bardzo ważne było to, jak wygląda sytuacja w Europie. I tutaj bolszewicy zwracali uwagę na to, że w Niemczech ten ferment rewolucyjny nie wygasł całkiem. Owszem, przestała istnieć Węgierska Republika Rad, która istniała w 19 roku, ale wciąż w Niemczech pojawiają się oznaki bardzo daleko idącego fermentu. W marcu 20 roku pucz skrajnie prawicowy Kappa Litwica w Berlinie, ten triumf, kilkugodzinny triumf prawicy w Berlinie, oczywiście oznaczał wzmożenie z kolei odpowiedzi radykalnie lewicowych kół w Niemczech. Mordowanie w zamachach ministrów rządu niemieckiego, zamachy na kanclerza. Bawarska Republika Rad, która się na chwilę pojawiła kilka miesięcy wcześniej, to wszystko odnawiało nadzieję Lenina na to, że w Niemczech wrze ferment, w Niemczech, które przeżywały podobny kryzys jak Rosja, no może nie tak głęboki, bo nie przetoczyła się przez nie straszliwa wojna domowa i nie rządzili w kraju niemieckim komuniści, ale jednak Niemcy były także bardzo podminowane sytuacją ekonomiczną, społeczną i przegraną w I wojnie światowej. To razem właśnie budowało nadzieję Lenina, że Niemcy, kto wie, może będą już gotowe do rewolucji w 20 roku. I to sprawiło, że Lenin nie rezygnował z planu przygotowania ofensywy na zachód w kierunku Berlina. Uważał to za swój obowiązek rewolucjonisty. I tak właśnie w styczniu 20 roku na zlecenie Biura Politycznego naczelnik Sztabu Polowego Armii Czerwonej, były podpułkownik Armii Carskiej Borys Szapocznikow, przygotował bardzo szczegółowy plan rozwinięcia Armii Czerwonej ataku na Polskę. I ten plan w następnych tygodniach był precyzowany, uzupełniany i realizowany, aż do bardzo systematycznego wzmacniania oddziału frontu zachodniego Armii Czerwonej, który był zwrócony właśnie przeciwko Polsce. Siedzibą sztabu tego frontu był Smoleńsk. Uzupełniony miał być ten wysiłek ofensywny frontu zachodniego uderzeniem od południa, które prowadzić miał front południowo-zachodni. Ten z kolei miał jakby dwa zadania. Z jednej strony dokończyć dzieło likwidacji Białej Rosji, czyli podbić Krym i zaatakować w kierunku Lwowa, Krakowa,
ziemie polskie, ziemie II Rzeczpospolitej. Ten plan, który szczegółowo analizowałem, kiedy odkryłem go w archiwum wojskowym w Moskwie w 1996 roku i kolejne jego warianty, etapy przedstawiałem już w publikacjach źródłowych, oznaczał jedno. Władza sowiecka gotuje się od stycznia 20 roku do wielkiej ofensywy przeciwko Polsce, by spróbować po raz drugi podać dłoń proletariusza, żołnierza sowieckiego, berlińskiemu czy niemieckiemu partnerowi przez trupa Białej Polski, tak jak głosił to wydany już na początku lipca 20 roku rozkaz dowódcy frontu zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego. Panie profesorze, jednak Rosja szykowała się do wojny. O pokoju można mówić wiele, to był taki pokojowy kamuflaż, ale wojsko sowieckie stało u bram odrodzonej Rzeczpospolitej. Oczywiście, żeby przykryć te militarne przygotowania, dyplomacja sowiecka kierowana przez ministra Georgija Czyczerina, czy komisarza ludowego spraw zagranicznych Czyczerina, prowadziła ofensywę pokojową, jak się to nazywało. I tak to zazwyczaj jest, że kiedy rosyjski imperializm szykuje się, czy sowiecki imperializm w tym przypadku szykuje się do podboju, ogłasza pokojową ofensywę, a więc ogłasza deklarację, że nie mamy już żadnych innych zamiarów, jak tylko wewnętrzną rekonstrukcję własnego kraju, że w istocie chodzi nam o to, żeby już nigdy więcej nie było wojny i dlatego proletariusze wszystkich krajów powinni doprowadzić do rozbrojenia swoich rządów, prawda? A już najlepiej, żeby Polacy doprowadzili do rozbrojenia Polski. Taki był sens tej ofensywy pokojowej, w cudzysłowie. Towarzyszyły jej także wysiłki, żeby zdezawuować Polskę w oczach zachodnich państw, przedstawiając polskie pogotowie wojenne, naturalne wobec takiego sąsiedztwa z Rosją bolszewicką, jako wyraz polskiego militaryzmu. Te noty kierowane do Paryża, do Londynu, nieoficjalnie, bo jeszcze przecież Rosja sowiecka nie była uznawana ani w Paryżu, ani w Londynie, przez takie półoficjalne misje wysyłane wtedy na zachód z Moskwy, one miały pokazywać, że Rosja Czerwona ma tylko pokojowe intencje, a jedynym zagrożeniem dla pokoju w Europie Wschodniej są imperialistyczne dążenia Polski. No i niestety trafiały te wysiłki propagandowe Moskwy na podatny grunt, zwłaszcza w kołach lewicowych Wielkiej Brytanii czy we Francji w mniejszym stopniu, ale także padały na podatny grunt w tych kręgach, które po prostu nie chciały już żadnych kłopotów w Europie Wschodniej i zakładały, że skoro nie udało się z Rosją Białą, to może lepiej ustabilizować, utrwalić pokój w oparciu o taki wielki filar, jaki stanowi Rosja nadal, mimo że ten filar jest teraz czerwony, to trudno. Trwały pokój w Europie może być osiągnięty tylko przy współpracy z Rosją, a więc słuchajmy tego, co mówi Rosja, to co mówią te nowe narodki, które się pojawiły na mapie w 19 roku, jak to z pogardą patrzono na to z perspektywy mocarstw zachodnich, nie powinny mieć żadnego głosu. A więc skoro Czyczerin mówi, że Rosja chce pokoju, no to świetnie, bierzmy to, rozmawiajmy o pokoju z Rosją Czerwoną, a Polskę będziemy traktowali tylko jako przeszkodę w tych rozmowach o stabilizacji Europy. Wojna propagandowa nie zastąpiła jednak działań militarnych. Powiedział pan profesor o planach uderzenia bolszewików od południa i od północy. Miały spotkać się te fronty w Brześciu, a potem droga na Warszawę. Piłsudski jednak był sprytniejszy, bo swoją ofensywę skierował na Kijów. Na Kijów, w którym widział Petlurę. To był sprytny plan. Tu trwają chyba spory nadal historyków wojskowości przede wszystkim, którzy zastanawiają się, czy nie lepszym rozwiązaniem z czysto wojskowego punktu widzenia byłoby uderzenie wyprzedzające skierowane na główne zgrupowanie szykujących się do napadu na Polskę wojsk sowieckich, czyli na front zachodni, na Smoleńsk, na Tuchaczewskiego. Być może, mówią zwolennicy tej tezy, takie uderzenie, gdyby ono zostało wyprowadzone przez Wojsko Polskie w końcu kwietnia, wtedy kiedy w rzeczywistości ofensywa ruszyła na kierunku kijowskim, takie uderzenie w kierunku frontu zachodniego, Tuchaczewskiego, pozbawiłoby możliwości ofensywnych Armię Czerwoną w następnych miesiącach i być może doprowadziłoby do operacyjnego zwycięstwa Wojska Polskiego w lecie 20 roku.
Odpowiedzi negatywnej na tego rodzaju spekulacje czy scenariusz udzielają zwłaszcza ci historycy, którzy patrzą, no przepraszam, że tak to ujmę, trochę dalej niż na odległość bagnetu czy na odległość zasięgu artylerii roku 20. I niewątpliwie ten polityczny punkt widzenia trzeba potraktować serio, bo Piłsudski zakładał, że jeżeli Polska ma być bezpieczna, to nie wystarczy wygrać jedną bitwę czy odepchnąć jedną ofensywę sowiecką, o której Piłsudski wiedział przecież nie tylko ze względu na widoczne dla polskiego wywiadu gromadzenie sił wojskowych frontu zachodniego w Smoleńsku i okolicach, ale wiedział o tym także z nasłuchu radiowego, o którego znaczeniu w ostatnich kilkunastu latach bardzo dużo dowiedzieliśmy się dzięki pionierskim pracom profesora Grzegorza Nowika. A więc zdając sobie sprawę z tego, gdzie i jak przygotowywana jest ofensywa sowiecka, Piłsudski uważał, że nie wystarczy ją zatrzymać w tym momencie. Trzeba pozbawić na trwałe Rosję Czerwoną w tym przypadku możliwości zagrożenia Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. A kluczem do tego jest postawienie niezależnej od Rosji Ukrainy. Bo jeżeli oderwie się Ukrainę od Rosji, to wtedy Rosja nie będzie mogła skutecznie zagrozić Warszawie. Takie było założenie Piłsudskiego, które przedstawił zresztą na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych przez swoich reprezentantów, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, a Komisji Spraw Zagranicznych przewodniczył lider większości w Sejmie, czyli większości narodowo-demokratycznej, endeckiej, Stanisław Grabski. I tu Piłsudski, a raczej jego przedstawiciele musieli przekonywać niechętnych oczywiście pomysłowi budowy niepodległej Ukrainy, narodowych demokratów do rozumowania, które przedstawiam w tej chwili. Pomimo wątpliwości, pomimo zastrzeżeń, Komisja Spraw Zagranicznych uznała logikę tego rozumowania Piłsudskiego i zaakceptowała to, co dotyczyło jej kompetencji, czyli układ polityczny, jaki Piłsudski zawarł z Petlurą jako naczelnik państwa polskiego z przedstawicielem Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli Symonem Petlurą. Ten układ z kwietnia 20 roku miał być podstawą nowego porządku politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, porządku, którego sukces zależał oczywiście już od wyniku walki. Celem politycznym tego porządku było postawienie niepodległej Ukrainy, ściśle związanej sojuszem wojskowym z Polską i być może w jeszcze jednym etapie tego programu pojawiał się aspekt najciekawszy, najbardziej ambitny, który przygotowywał Piłsudski, a mianowicie wprowadzenie do Moskwy na Kreml po zwycięskiej wojnie, jaką liczył, że uda się stoczyć Piłsudski, wprowadzenie na Kreml reprezentantów trzeciej Rosji, czyli nie białej, nie czerwonej, reprezentantów Rosji najmniej imperialnej, Rosji, którą reprezentowali przedstawiciele partii socjalistów-rewolucjonistów, opierającej się głównie o chłopstwo rosyjskie, a reprezentowanej na emigracji przez przede wszystkim Borysa Sawinkowa. To właśnie z Sawinkowem, z Mikołajem Czajkowskim, innym przedstawicielem tej formacji, prowadzi pierwsze rozmowy na temat projektu trzeciej Rosji Piłsudski już w styczniu 20 roku i ponownie w czerwcu 20 roku doprecyzowuje ten plan. Jeżeli uda się pokonać Armię Czerwoną, to wtedy ta trzecia Rosja pobudzi wreszcie do powstania chłopów zmęczonych komunizmem wojennym, zmęczonych wyzyskiem komunistycznym jeszcze bardziej niż dwa lata wcześniej i może to właśnie powstanie rosyjskie, narodowo-antybolszewickie pomoże polskiej ofensywie w usunięciu bolszewików z Kremla, a umieści w Moskwie tych polityków, którzy będą gotowi zrezygnować z Imperium Rosyjskiego, a w każdym razie przemienić to imperium w federację. To był plan Piłsudskiego w jego najbardziej ambitnej wersji. Wersji, którą zapewne Piłsudski traktował jako średnio prawdopodobną, ale szykował się i na taki najlepszy scenariusz. Scenariuszem zasadniczym była budowa niepodległej Ukrainy. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa.
Historycy nazywają tę kartę ukraińską i rosyjską III Rosji tym planem maksimum Józefa Piłsudskiego, ale no właśnie, zanim mógłby się ziścić ten scenariusz III Rosji republikańskiej i demokratycznej, musiałby się zrealizować scenariusz ukraiński. Czy w połowie roku był bliski realizacji po wyprawie kijowskiej z kwietnia? To uderzenie, które przygotował Piłsudski na koniec kwietnia 20 roku, jeszcze raz podkreślmy, było uderzeniem wyprzedzającym w stosunku do planowanej i przygotowanej już do realizacji wielkiej ofensywy Armii Czerwonej, która miała ruszyć w maju 20 roku przez Wrota Smoleńskie, przez Białoruś na Warszawę. I w tym sensie odegrało ono swoją rolę, bo wytrąciło inicjatywę strategiczną, jak się to mówi językiem wojskowym, z rąk czerwonych, którzy zamiast realizować plan, musieli reagować na polski plan, na polskie działania wojenne, które skupiły uderzenie na odcinku kijowskim. Jeszcze raz podkreślę, że głównym celem Piłsudskiego było tutaj połączenie wojskowego aspektu z politycznym, ze wsparciem dla idei niepodległej Ukrainy. Pierwszym błędem Piłsudskiego było niedocenienie zmęczenia społeczeństwa ukraińskiego, trwającą już ponad 6 lat wojną na tym terenie, zmieniającymi się już kilkunastokrotnie rządami w Kijowie i w związku z tym brakiem zaufania, brakiem entuzjazmu dla kolejnej władzy, którą w Kijowie zainstalowało Wojsko Polskie tym razem. Przypomnę, Wojsko Polskie wkracza do Kijowa 7 maja 20 roku razem z towarzyszącymi mu jednostkami Wojska Ukraińskiego, Symona Petlury, przekazuje odpowiedzialności ile można politycznej i wojskowej Petlurze, tyle tylko, że pod sztandary Petlury nie garną się setki tysięcy ochotników, zaledwie 30-40 tysięcy żołnierzy gromadzi się w armii Petlury. To jest stanowczo za mało, żeby opanowywać dalej tereny ukraińskie, wyzwalać je spod panowania władzy bolszewickiej. A założenie Piłsudskiego było takie, że po zdobyciu Kijowa, Piłsudski liczył także, że uda się pobić tutaj Armię Czerwoną. Tego się nie udało zrealizować, ponieważ dwie armie sowieckie, które tam były skoncentrowane, po prostu się wycofały. Nie przyjęły boju, nie pozwoliły się zniszczyć. A więc Piłsudski zakładał, że w każdym razie po zajęciu Kijowa to Ukraińcy sami będą już poszerzali terytorialną bazę własnego państwa swoimi siłami. Wojsko Polskie będzie może przez 2-3 miesiące wspierało ich w Kijowie, ale Ukraińcy sami mają dojść do Odessy, mają dojść nad Morze Czarne, tworzyć swoje własne państwo. To się nie ziściło. Ukraińcy wtedy w większości nie poszli za programem Petlury. Drugi błąd Piłsudskiego to założenie, że uda się utrzymać ten front przeciwko przygotowywanej ofensywie sowieckiej na północy. Co prawda rzeczywiście bardzo energicznie prowadzone działania obronne przez generała Stanisława Szeptyckiego, który odpowiadał za ten północny odcinek, zatrzymały pierwsze uderzenie Tuchaczewskiego w maju 20 roku, ale już przygotowana znacznie większymi siłami ofensywa Tuchaczewskiego, czyli frontu zachodniego Armii Czerwonej, która ruszyła na samym początku lipca, no okaże się tak potężną lawiną, że zbyt szczupłe siły polskie nie były w stanie jej zatrzymać. Armia Czerwona po prostu pokazała, że jest groźną, wielką siłą militarną, czego Piłsudski nie w pełni docenił. No i wreszcie trzeci element, który zaważył na przebiegu tych wydarzeń frontowych w maju, czerwcu, lipcu 20 roku, to rzucenie na południu, na tym odcinku ukraińskim, przez bolszewików do akcji armii konnej Siemiona Budionnego. Ta bardzo dzika formacja wojująca sposobem XVII-wiecznym, czyli opierająca się na błyskawicznym ruchu formacji konnych, nie bardzo obciążonych taborami jakimiś, za to żywiących się wyłącznie zdobyczą, gwałtem, tym co uda się po drodze spalić i wykorzystać. To uderzenie armii Budionnego okaże się istotnie groźne dla Wojska Polskiego, zwłaszcza, że no, wykazał niesubordynację i nieodpowiedzialność dowódca polskiej armii znajdującej się w Kijowie, generał Edward Śmigłyryc, który nie wycofał się w porę z Kijowa, tylko odwlekał ten odwrót
wbrew rozkazom wydawanym przez jego bezpośredniego przełożonego, generała Antoniego Listowskiego, dowodzącego całym tym frontem na Ukrainie, to zbyt późne wycofanie się z Kijowa przemieni się, no może nie w ucieczkę, to za duże słowo, Wojsko Polskie nie zostało w 20 roku zmuszone do jakiejś bezładnej ucieczki, ale w każdym razie do nieplanowania szybkiego odwrotu w kierunku zachodnim. I to niewątpliwie załamało pierwotny projekt Piłsudskiego, to znaczy postawienia Ukrainy przy niepodległej Polsce. Połączenie wszystkich tych trzech czynników. Zaczęła się gra o przetrwanie niepodległej Polski. Gra, która stoczy się latem 20 roku, przede wszystkim w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Początek lipca 1920 roku należał do bolszewików na froncie wschodnim. Poza tym dosadny język sowieckiej propagandy uzasadniał to zwycięstwo w tym momencie. Oto słowa: gnijący biały orzeł dobity przez czerwony sztandar, czy też przez trupa Białej Polski. Armia Czerwona miała iść dalej na zachód, a Lenin, zdaje się, miał zawrót głowy od sukcesów, panie profesorze. Czy Piłsudski, no właśnie, zaczął się bać? Czy Piłsudski zaczął się bać, tego chyba żaden historyk odpowiedzialnie nie może powiedzieć. Natomiast wrócę jeszcze do sformułowania, którego użyła pani redaktor, o zawrocie głowy od sukcesów Lenina. Akurat to sformułowanie pochodzi z dzieła Stalina, poświęconego zupełnie innej kwestii na progu lat 30., kiedy Stalin cynicznie wstrzymał na chwilę swoją ludobójczą operację kolektywizacji wsi, której mniej więcej zamordowano czy zamęczono 1,5 miliona chłopów, głównie rosyjskich. A użyłem sam tego określenia zawrót głowy od sukcesów w przypadku Lenina w 20 roku, a to dlatego, że istotnie w tym jednym momencie, to znaczy na progu lipca 20 roku, Lenin jakby oszołomiony tym sukcesem Armii Czerwonej, który zdawał się osiągać w tym momencie Tuchaczewski, a na południu Armia Budionnego, zaczął snuć wizję błyskawicznego podboju całej Europy. I tutaj zdumiewająca pod tym względem jest wymiana telegramów między Leninem a Stalinem. Przypomnę, że Stalin był wtedy jednym z czterech członków Politbiura i jako jedyny z Politbiura towarzyszył działaniom na froncie w charakterze komisarza, czyli nadzorcy politycznego frontu południowo-zachodniego, tego, który miał iść w kierunku Lwowa i Krakowa. Właśnie w roli owego komisarza Stalin był pytany przez Lenina, co sądzi o perspektywach podboju nie tylko całej Polski, ale ruszenia dalej na południe Europy. I Lenin wymienia jako cele, które należy osiągnąć jeszcze tego lata: Pragę, Budapeszt, Wiedeń i Rzym. No, z dzisiejszej perspektywy jakby objaw szaleństwa, czy też właśnie owego gołowokrużenia, a tu spiechow, jak to po rosyjsku brzmi. Zawrót głowy od sukcesów, ale rzeczywiście Lenin dał się ponieść tej fali entuzjazmu, która przetaczała się przez salę obrad drugiego zjazdu trzeciej międzynarodówki, Kominternu, tak się bowiem nazywała organizacja powołana przez Lenina jeszcze w 19 roku do skupienia wysiłków partii komunistycznych powoływanych pod kierunkiem Moskwy albo też zgadzających się na przewodnictwo Moskwy. Było już kilkanaście rzeczywistych reprezentacji partii komunistycznych z Europy i obradom trzeciej międzynarodówki towarzyszyła wielka mapa, na której przesuwano czerwone chorągiewki oznaczające postęp ofensywy Armii Czerwonej. I wtedy właśnie Lenin wysyła ten telegram do Stalina. Stalin odpowiada: tak, to jest ten moment, kiedy możemy podnieść kotwicę, ruszyć w nasz bój ostatni, po którym zdobędziemy całą Europę. Rozbijemy całkowicie Polskę, Czechosłowację, Rumunię i dojdziemy przez Austrię do Włoch. Jeszcze do Lwowa Armia Czerwona w tym momencie nie doszła. Jak wiadomo, pod Lwowem ta ofensywa Armii Czerwonej ugrzęźnie i dzięki bohaterskiej postawie i młodzieży lwowskiej,
Symbolem tego jest polskie Termopile Zadwórze pod Lwowem, gdzie 300 młodych obrońców Lwowa oddało swoje życie, zatrzymując na kilkanaście godzin postępy ofensywy Armii Czerwonej. Lwowa nie udało się Stalinowi zdobyć, ale jeszcze 23 lipca 20 roku wierzył, że nie tylko Lwów, ale za chwilę Kraków i za chwilę wszystkie wymienione przeze mnie wielkie stolice Europy Południowej będą w jego ręku. Stalin miał jednak realizować tylko pomocnicze zadanie. Główne zadanie realizował front zachodni Tuchaczewskiego, a ten, tak jak pani redaktor przypomniała, słowa jego rozkazu z 2 lipca 20 roku przez trupa Białej Polski miał dojść do Berlina, miał tam wzniecić rewolucję. To był cel główny. I była wreszcie trzecia ofensywa dodatkowa, prowadzona przez dyplomację sowiecką. Jej celem był Londyn. Sposób osiągnięcia tego celu miał podwójny charakter. Z jednej strony celem dyplomacji sowieckiej, którą bardzo chętnie przyjął premier brytyjski David Lloyd George, nienawidzący szczerze Polski, chcąc jej zaszkodzić w każdy możliwy sposób, ale także przekonany głęboko o tym, że tylko z Rosją można ustanowić jakiś stabilny porządek. Skoro jest to Rosja komunistyczna, to nie ma problemu, niech będzie to Rosja leninowska komunistyczna, niech zajmie wszystko, co chce, byle nie wkraczała w granice Niemiec. To było założenie brytyjskiego premiera i na takich warunkach godził się na rozmowy z wysłannikami biura politycznego moskiewskiego, którym przewodził nie byle kto, bo osoba numer dwa w politbiurze sowieckim, Lew Kamieniew, także wicepremier rządu sowieckiego, premierem był Lenin. I to właśnie Kamieniew miał w rozmowach z Lloyd George'em ustalić warunki ewentualnego nowego kongresu pokojowego, kiedy już Polski nie będzie, po trupie Białej Polski. Oczywiście to założenie było tylko założeniem tymczasowym i zapasowym dla Lenina, bo Leninowi raczej zależało na tym, żeby wzbudzić ferment rewolucyjny nawet w Wielkiej Brytanii, co było oczywiście kompletnie irracjonalne, nie było warunków do żadnej rewolucji społecznej w Wielkiej Brytanii, ale Lenin wierzył w to, właśnie w tej chwili zawrotu głowy od sukcesów, że sytuacja wojny w Polsce może pobudzić nawet nad Tamizą jakiś ferment rewolucyjny pod hasłem ręce precz od kraju rad. To znaczy robotnicy skupieni w takich radach akcji, jakie zaczęły być wtedy powoływane, Lenin wierzył, że to jest przyczółek władzy sowieckiej w Anglii. Owe rady akcji miały skupiać robotników, zwłaszcza robotników portowych, by zablokować jakiekolwiek dostawy sprzętu, żywności, czegokolwiek do Polski zagrożonej przez bolszewików. Wszystko pod hasłem walki z polskim imperializmem i pomocy dla bohaterskiego narodu rosyjskiego, który walczy o wolność dla Europy. Ten scenariusz rewolucyjny był na pewno dla Lenina najważniejszy, ale scenariuszem zapasowym niejako była ugoda na nowych, lepszych warunkach ze zwycięskimi mocarstwami zachodnimi, ugoda w sprawie podziału stref wpływów między rewolucyjną Rosją a Zachodem. Z punktu widzenia Lenina minimalnym warunkiem takiej ugody było połknięcie Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, prawdopodobnie także innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Lloyd George'a granicą takiego kompromisu była granica wschodnia Niemiec, a więc zakładał Lloyd George, że Armia Czerwona zatrzyma się na granicy niemieckiej. I tu oczywiście Lenin miał zamiar raczej przetestować inny scenariusz, czyli po trupie Białej Polski spróbować zawiesić czerwony sztandar w Berlinie, a jak się nie uda, to wrócić do stołu obrad z Lloyd George'em. Zawsze mnie zadziwia, że są tacy politycy, którzy, mam wrażenie, tracą rozum. Czy możemy tak powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że Lenin uwierzył, że uda mu się to, co nie udało się Napoleonowi w przeszłości, urządzić naszego kontynentu. Z naszego punktu widzenia chyba stracił rozum, no bo w lipcu 1920 roku bolszewicy rozdali zadania swoim generałom, swoim komisarzom. I właśnie na drodze do tych sukcesów stanęła Polska, czy wywiad, który wsparł Piłsudskiego w tej, no, trudnej chyba sytuacji.
Najpierw parę zdań o perspektywie obłędu polityków, którzy marzą o realizacji planów kosztem nieszczęścia milionów ludzi, ale które mają taki rozmach właśnie najbardziej imperialny, jaki można sobie wyobrazić. Otóż myślę, że z dwóch powodów Lenin mógł taką właśnie wizję nie tylko umościć w swojej głowie, ale w przekonywujący sposób realizować ją przy współpracy nie tylko towarzyszy z Politbiura, którzy podzielali tę wizję, ale milionów poddanych swojej władzy. Te dwa powody to z jednej strony ideologia komunistyczna, która ma wymiar uniwersalny. Tak jak głosił to Marks, ostatecznie w rewolucji światowej ma zwyciężyć klasa robotnicza i unicestwić system kapitalistyczny. A więc to założenie ideologiczne prowadziło do takiego ostatecznego rozstrzygnięcia, kto kogo. Skoro mamy szansę, no to może już teraz uda się doprowadzić do globalnego triumfu komunizmu, poczynając od najsilniejszego kontynentu, czyli od Europy. Drugie podglebie tej wizji, jaką realizował Lenin, znajduje się w tradycji imperialnej Rosji. Przywódcy Armii Czerwonej, którzy realizowali te plany, to przecież byli młodzi oficerowie, czasem już zaawansowani wiekiem, jak Szaposznikow, podpułkownik armii carskiej, czy młody właśnie kapitan armii carskiej Michał Tuchaczewski, którzy przechodząc na stronę bolszewicką wierzyli, że bolszewikom uda się zrobić to, czego nie udało się carowi, to znaczy zrealizować wreszcie sen o wielkim imperium rosyjskim. Co z tego, że pod czerwonym sztandarem, skoro stolica będzie w Rosji, a Rosja marzy co najmniej od XV wieku o budowaniu także Imperium Uniwersalnego, o Trzecim Rzymie, trzeciej stolicy imperialnej, po pierwszym upadłym Rzymie, tym nad Tybrem, po Rzymie drugim bizantyńskim, który upadł pod ciosami muzułmanów, trzeci moskiewski Rzym nareszcie stworzy Imperium Uniwersalne. Ta myśl jest głęboko zakorzeniona w tradycji politycznej, ideologicznej Rosji i ją także Lenin, choć za wielkoruskiego szowinistę nigdy się nie uważał, dziedziczył. I to razem składa się właśnie na to zjawisko, które opisywałem przed chwilą, a więc rozmachu imperialnych, ofensywnych, agresywnych marzeń Lenina latem 20 roku. Zderzyły się one nie z oporem państw zachodnich, bo jak już powiedziałem, do pewnego stopnia gotów był je zaakceptować przywódca najsilniejszego mocarstwa zachodniego, David Lloyd George. Bardziej stanowczo gotów był pomagać Polsce premier Francji, późniejszy prezydent Alexandre Mitterrand. Tej pomocy Francji dla Polski wtedy na pewno nie można lekceważyć, tak jak na mniejszą skalę, ale także udzielonej Polsce pomocy Węgier. Tylko te dwa kraje udzieliły wtedy pomocy Polsce. Wszystkie inne, zwłaszcza Wielka Brytania, no rzecz jasna Niemcy, które życzyły Polsce klęski, ale także Czechosłowacja, wolały bolszewickie panowanie Polsce niż pomóc niepodległej Polsce. To był rzeczywiście trudny czas dla Polski. Mówię o tym dlatego, żebyśmy uświadomili sobie, że źródło zwycięstwa Polski w 20 roku i źródło klęski bolszewików, klęski tych planów imperialnych bije w Polsce. To Polska sama przede wszystkim z pomocą materiałową z Francji i 10 wagonami amunicji przywiezionej okrężną drogą z Węgier zatrzymała sowiecką ofensywę bolszewicką zmierzającą do serca Europy. Niezależnie od tego, jak duże znaczenie miał radiowywiad, to jednak nie sam radiowywiad zatrzymał tę ofensywę. Zatrzymała tę ofensywę bolszewicką Polska. Można tym jednym słowem tylko wyrazić ten wysiłek, na który składała się ofiara 950 tysięcy żołnierzy, którzy wtedy bronili Polski. To już była blisko milionowa armia. Oczywiście zdarzały się dezercje. Było, myślę, że można szacować na kilkanaście tysięcy liczbę dezerterów w tamtym momencie. Ale ta liczba była no, nie większa niż w którejkolwiek z wielkich armii zachodnich toczących bój w czasie I wojny światowej. Zawsze znajduje się jakaś grupa ludzi, którzy z lęku o własne życie lub niezrozumienia dla wagi sprawy, w imię której wzywa się ich do najwyższej ofiary, a w tym przypadku ta waga była jak najbardziej namacalna, bo chodziło o obronę własnego domu przecież przed sowiecką inwazją, a zarazem szerzej Europy. Część może
nie pójść za hasłem spełnienia tego obowiązku. Ale ta część była znikoma. Ogromna większość społeczeństwa polskiego, ogromna większość żołnierzy przede wszystkim zareagowała na zagrożenie w sposób przynoszący najwyższą chlubę Polsce i dający Polsce największą zasługę wtedy właśnie w 20 roku. Choćby świadectwem tej postawy była ponad 100-tysięczna armia ochotnicza, jaką sformowano z ludzi, którzy nie podlegali obowiązkowej służbie wojskowej. Młodzi uczniowie, studenci lub ludzie starsi, nie podlegający temu obowiązkowi, garnący się pod sztandar Polski, który trzymał w przypadku armii ochotniczej generał Józef Haller, dowódca tej formacji. Razem wszystkie formy działania, także masowy udział kobiet, nie tylko w pomocy sanitarnej, ale w pracy na rzecz frontu, wsparcie kościoła katolickiego, bardzo intensywne, duchowe, ważne w takim momencie zagrożenia, wsparcie właściwie prawie wszystkich organizacji, instytucji życia publicznego Polski dla tego wysiłku. Od choćby można powiedzieć o Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim, które oddało wszystkie swoje łodzie do dyspozycji wojska, by w razie czego bronić nurtu Wisły w Warszawie, jeśli wkroczą tam bolszewicy. To tylko na zasadzie anegdoty przytaczam jeden z tysięcy przykładów takiej determinacji. I to, co zdumiewało posłów, ambasadorów obcych państw, którzy byli w Warszawie w początku sierpnia 20 roku. Ten jakiś dziwny spokój Warszawy. Nie było żadnej paniki w Warszawie. To zdumiewało na przykład posła brytyjskiego Horace'a Rambolda, który zresztą doskonale rozumiał sprawę Polski i wbrew swojemu rządowi chciał Polsce pomagać. Oczywiście widział to najbardziej namacalnie, bo pozostał w Warszawie, podczas gdy ogromna większość innych ambasadorów i posłów wyjechała z zagrożonej Warszawy. Nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. To zdumiewało tych zewnętrznych obserwatorów, że Polacy wiedzieli, że muszą się obronić i w związku z tym nie ulegali panice. I ten właśnie manewr, który przygotował Piłsudski we współpracy, dzięki opracowaniu szefa sztabu generała Tadeusza Rozwadowskiego, ten plan kontruderzenia znad rzeki Wieprz w południową flankę nacierającej Armii Czerwonej Frontu Zachodniego, ten plan został wykonany przy pełnym poparciu społeczeństwa, przy zachowaniu zdumiewającego spokoju jak na te warunki, jak się wydawało, rozpadającego się państwa. I dzięki temu właśnie ten plan okazał się skuteczny. Mógł doprowadzić do rozbicia ofensywy Tuchaczewskiego, kompletnej klęski Armii Czerwonej w Bitwie Warszawskiej. No a następnie to już kolejny plan, spokojnie wykalkulowany przez polski sztab, przez naczelnego wodza, plan bitwy niemeńskiej, która doprowadziła do zupełnego odrzucenia Armii Czerwonej już daleko od Warszawy. Ta bitwa rozegrana w połowie września 20 roku ostatecznie przesądziła o klęsce próby podboju Europy przez Armię Czerwoną i ostatecznie ocaliła niepodległość Polski na 18 lat, 19 lat, niestety nie na dłużej, bo nie udało się zrealizować tego geopolitycznego celu, jaki próbował osiągnąć Piłsudski, rozpoczynając swoje działania w 20 roku. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejne spotkanie z profesorem Andrzejem Nowakiem za tydzień. Zapraszam serdecznie. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak, do usłyszenia.